rozpocznie nową posługę w Krakowie. Będzie prowadził sekretariat misyjny w naszej prowincji zakonnej. Dzisiejsza liturgia mszy świętej jest liturgią kończącą jego pobyt tutaj w Wilkwaldzie. W imieniu własnym, współbraci, a zapewne i parafian i wszystkich pielgrzymów, którzy tutaj przychodzą, pragnę Ci podziękować za Twój wkład, wysiłek, za pracę, posługę, za braterską, taką umiejętną obecność Twoją pośród nas. Jako wikariusz parafii wniosłeś bardzo dużo dobra w tą parafię, w naszą społeczność. Dziękuję Ci też osobiście za dar Twojego otwarcia na wszystkie sprawy, które wspólnie podejmowaliśmy, za liczne zastępstwa, a przede wszystkim za to, co jest takim wielkim Twoim atutem. Kuci. Kto zna ojca Ryszarda, to wie, o co chodzi. To człowiek wielkiego ducha, wielkiej radości. Niech dobry Bóg przygarnie Cię do swojego serca, a Pani Rychwałcka prowadzi dalej w takiej już trudniejszej posłudze, posłudze braciom misjonarzom rozsianym po całym świecie, w naszej prowincji zakonnej i trosce o misję. Będziesz pierwszym na polu takiego działania w prowincji, które nosi w sercu misjonarzy. Niech to, co Bóg uczynił teraz, tutaj, przez te lata pobytu w Rychwałdzie, owocuje w tej posłudze, którą będziesz wykonywał dla innych. Rychwałd jest otwarty. Zapraszam każdego dnia, o każdej porze, kiedy tylko będziesz tutaj mógł być. Zapraszam w imieniu własnym wszystkich. Resztę dopowiedzą parę. Drogi Ojcze Ryszardzie, dotychczasowy wikariuszu naszej parafii rychwałskiej, decyzją kapituły prowincji krakowskiej zostałeś powołany do pracy na nasz misji. Dziś przychodzi nam Ciebie pożegnać w imieniu Rady Duszpasterskiej oraz całej naszej parafii. Pragniemy Ci podziękować za wieloletnią pracę, mądre, dobitne Słowo Boże, Twój humor i Twój uśmiech, jakim obdarzyłeś nas w czasie pobytu w tym świętym sanktuarium. Dziękujemy dobremu Bogu za dar Twojej osoby jako wieloletniego kapłana i wieloletniego misjonarza. Życzymy Ci dużo tak potrzebnego zdrowia. Niechaj wszelkie zło się omija, niech błogosławi Pan Jezus i nasza Panna Maryja. Szczęść Boże. Usiądźcie jeszcze. Nie będzie to drugie kazanie, ale wdzięczność trzeba wyrazić. Już drugi raz mnie żegnają w Rychwałdzie. Raz w 92, jak jechałem na misję. Byłem tu w latach 89-92. Wyjeżdżając, nigdy nie przypuszczałem, że znowu będę w Rychwałdzie. Po 20 latach znów przyjechałem do Rychwałdu. Wtedy byłem 3 lata, teraz byłem 4, razem 7. 7 to taka liczba biblijna, doskonała. Kochani, chcę Wam podziękować za wszelką życzliwość, za wszelkie dobro, jakie żeście doświadczali względem mojej osoby. No tutaj pod płaszczem Matki Bożej też dobrze się czułem. Chcę podziękować całej mojej wspólnocie na czele z ojcem proboszczem i prawnieniem, ojcem Bogdanem, każdemu bratu, który tutaj był. No bo czułem się jak w rodzinie. Za wszelkie dobro dziękuję. Jeżeli coś nie tak było z mojej strony, to przepraszam. Jesteśmy tylko ludźmi. Nieraz może i nawet popuszczają, ale nie jest tak źle. Kochani, nie wiadomo, czy jeszcze raz gdzieś może na stare lata Pan mnie da tutaj wrócić. Nigdy nie mówię nigdy. W każdym bądź razie funkcja, jaką teraz będę pełnił, jest dość odpowiedzialna i trudna, więc tym samym proszę Was wszystkich o wsparcie modlitewne. No i w intencji wszystkich naszych misji, misjonarzy, ponieważ no, wiemy, jaki dzisiaj jest współczesny świat. Dlatego dobrą nowinę trzeba wszędzie i zawsze głosić, nieść,
po wszystkie krańce tego świata. Jeszcze raz Bóg zapłać, Pan Bóg wam nie błogosławi. Święty Piotr powiedział, nie mam srebra ani złota, ale to co mam, to wam daję. Za chwilę udzielę wam wszystkim błogosławieństwa Bożego, które mi wam towarzyszy nie tylko dziś, ale i przez całe wasze życie.